Jesteśmy teraz w przedziale pasażerskim NGT6, bo... Uwaga, przystanek końcowy. Prosimy opuścić pojazd. Nie da się ruszyć, no bo nie ma kluczyka i nie ma nastawionego kierunku jazdy. Bez kluczyka nie da się ruszyć. Prędkościomierz, drzwi, ale tego nie ruszamy. Nawet gorące to jeszcze te przyciski. Tutaj mamy dla inwalidów do zmiany zwrotnicy, czyli jak tam by był odbiornik, tu mamy podczerwień, tutaj. I jak to klikniemy lub to, no to to idzie do sygnału i zmienia zwrotnicę tam. Jak są takie żółty i czerwony trójkącik, to wtedy można to kliknąć i wtedy się zwrotnica zmieni. Kierunkowskazy. Tutaj mamy hamulec. Ten. A tu mamy ikonkę odjazd i ten. To znaczy, że na przykład jak ktoś wcisnął tam przycisk, że chce wysiąść, na przykład przystanek na żądanie, no to tu się wyświetli, podświetli się i wtedy tutaj otworzymy drzwi, tam te drzwi się otworzą. A to ikonka, jak zamkniemy drzwi, wszystkie drzwi będą zamknięte, to tam się dowiedzieli, że możemy jechać. Tutaj mamy wycieraczki, można zobaczyć. Będzie się lać. Tutaj mamy normalne wycieraczki, tylko takie z przerwą. To trzeba... A dziś pomału będzie tak powoli. A teraz taki, to będzie tak trochę szybciej. Tutaj mamy jazdę awaryjną. Test, lampek. Tutaj klikam i tu mamy wszystkie lampki teraz zapalone. A to jest przycisk, jak na przykład ktoś wciśnie hamulec awaryjny, no hamulec bezpieczeństwa, no to tu się wyświetli i to trzeba kliknąć, żeby odblokować hamulec. Tutaj jest jakaś rampa otwarta przy drugich drzwiach. Tutaj mamy wyłączanie sygnału pomoc, potwierdzenie zakłócenia, przeglądanie pamięci. Tutaj mamy nastawienie kierunku. Aktualnie jest na 1. Najpierw trzeba włożyć kluczyk, przekręcić go, potem przestawić na 1, a potem na P i można ruszyć, tylko najpierw trzeba ten dzyndzel wcisnąć. A jak chcesz do tyłu, to musisz to kliknąć i to przestawić na T. Czuwak taki, że jak puścisz podczas jazdy, no to będzie taki sygnał, taki bip i ci zahamuje automatycznie. Lampki jeszcze tu mamy z zewnątrz. Lampka motorniczego. Lampy przeciwmgielne.